Partnerem głównym kanału zero jest rocketjobs.pl Twój portal z ofertami pracy. Głównym celem Hamasu było porwanie żołnierzy jako zakładników, żeby móc ich zamienić za naszych więźniów. Kiedy Hamas w tamten październikowy dzień przedarł się przez druty gazy, by brutalnie porwać 240 Izraelczyków, w izraelskich więzieniach od lat gniły tysiące Palestyńczyków mężczyzn, kobiet, a nawet dzieci. Nie ma palestyńskiej rodziny, która nie doświadczyłaby karceru. Zarzuty? Od terroryzmu po rzucanie kamieniami. Wyroki? Czasem dziesiątki lat. Ale najbardziej nieludzkie są areszty bez przyczyny i bez wyroku. Na mocy prawa okupanta. Armia Izraela w pół roku pościgu za porywaczami zrównała z ziemią strefę gazy, zabiła 35 tysięcy ludzi, uwięziła kolejne tysiące, ale odzyskała tylko część zakładników. Dzięki krótkiemu zawieszeniu broni do domu wróciła także garstka więźniów palestyńskich. Pozostali czekają na rozejm. Jeżeli jeszcze żyją. Przed 7 października w więzieniach było 5250 osób. Teraz mówimy o prawie 10 tysiącach. Nie znamy dokładnej liczby zatrzymanych w gazie, ani miejsc, gdzie ich przetrzymują. Nasi prawnicy z Komisji do Spraw Więźniów nie mają do nich dostępu. Ludzie pokazani w ich telewizji, czy może raczej to filmy nakręcone po prostu przez ich żołnierzy? Radzy mężczyźni na ulicę. Co to jest? Aresztują ludzi w gazie, w tych miejscach, które zdobywają. Większość to cywile, nie wojskowi. I zabierają ich do obozów wojskowych. Jako komisja do spraw więźniów mamy łączność z gazą. Znamy nazwiska zatrzymanych, ale nie mamy całej liczby, pełnych nazwisk ani numerów ich dokumentów. A to trudno zdobyć, bo gaza jest wciąż atakowana. Są torturowani, a niektórzy zostali zabici. Your... Jaka jest Pana więzienna przeszłość? Jako polityczny działacz młodzieży palestyńskiej byłem członkiem Fatah. Po rozpoczęciu Intifady w 2000 roku zaciągnęliśmy się do oddziałów zbrojnych Fatahu. w of i walczyliśmy z okupantem tu na zachodnim brzegu. Weszli do Ramallah, jakieś siedem razy wpadli tu do domu. Szukali mnie, ale nie znaleźli. Wzięli moich braci, torturowali ich przez dziesięć dni. Ukrywał się pan? Byłem z bojownikami w mieście.

Nasza działalność demonstracji i pomocy uwięzionym. Okupant tego nie lubi. To dlatego moje dzieci nie mogą dostać paszportów w Jerozolimie. Moja żona jest z Jerozolimy, ma tamtejszy paszport, dzieci nie. Z mojego powodu, bo mówi się, że pomagam terrorystom. Jakie pan ma obywatelstwo? Palestyńskie. Izrael nie uznaje tego państwa. I know, but we have Palestinian. Wiem, ale my tu mamy palestyńskie paszporty. So, jako obywatele Palestyny, pan ani żona nie możecie pojechać do Tel Awiwu. Moja żona nie ma obywatelstwa palestyńskiego. Pochodzi z Jerozolimy, więc ma paszport izraelski. Ale już nasze dzieci nie mogą takich dostać. Ale mogą tam jechać. Mogą, bo są nieletnie, ale później nie będą mogły. Mnie oczywiście nie wolno. Go, nie może pan, pan nawet pojechać, place, wziąć taksówki i przejechać? Course, Oczywiście, że nie. Nie byłem w Jerozolimie od 2000 roku. Jeśli chcesz pojechać do Jerozolimy, musisz przejść przez posterunek, pokazać pozwolenie. Ale pozwolenia nie dostajesz, gdy jesteś uznawany za wichrzyciela. Więc ile kilometrów może pan tu w swoim kraju przejechać? Jak duża jest pana życiowa przestrzeń? Nie jest duża. To jest jak wielkie więzienie. Staramy się unikać spotkań z wojskiem na posterunkach. Szczególnie teraz, w czasie wojny. Jako były więzień możesz być w każdej chwili aresztowany, więc nie wyjeżdżam poza Ramallah. Mam prawo poruszać się po mieście. Całe Ramallah można objechać w 20 minut. Wszyscy byli więźniowie, nie opuszczają swoich miast, inaczej zostaną aresztowani. Tak bez powodu bez podstaw course, Oczywiście to się nazywa administracyjny areszt. Co to znaczy administracyjny areszt? To znaczy, że kapitan z izraelskiego wywiadu nie może spokojnie spać, kiedy ja jestem na wolności. Więc wygodniej mu wsadzić mnie do aresztu na 6 miesięcy pod jakimkolwiek pretekstem i wtedy może zasnąć. Więc spada do mnie do domu, zatrzymuje mnie na 6 miesięcy, a potem daje mi kolejne pół roku, a potem następne. Bo jest stan nadzwyczajny, wojenny. I to jest zgodne z prawem, to jest zgodne z ich prawem wojskowym. To jest sąd wojskowy. Adwokat ci nijak nie pomoże. Izraelska służba bezpieczeństwa uważa, że jesteś niebezpieczny. Większość palestyńskich więźniów na zachodnim brzegu, w Jerozolimie i na terenach okupowanych, to zatrzymani z paragrafu areszt administracyjny. 4 are 4000. osób aresztowanych od 7 października tylko na zachodnim brzegu i w Jerozolimie. Nie licząc ludzi w Gazie. from the West Jerusalem. Oni mówią, że się was boją, że nie dajecie im tu żyć, że żądacie Palestyny od rzeki do morza. Nie akceptujecie Izraela i Żydów na tych ziemiach. To kłamstwo. To ich kłamstwa. Przecież żyjemy obok siebie. To oni zabierają ziemię na zachodnim brzegu. Jako organizacja wyzwolenia Palestyny oddaliśmy im ziemię. Uznaliśmy ich, podpisując się pod procesem pokojowym. A oni us nie oddali nam całego Zachodniego brzegu. Wciąż budują osiedla, buildings. stawiają check checkpointy. This is what's in those years of peace. They don't want to live us. To oni nie chcą razem żyć. Nie <coughs> 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 słowo. <coughs> <coughs>

Rośnie pokolenie, z którym nie będziemy umieli się zmierzyć po latach. Te obrazy mogłyby pochodzić z II wojny światowej. Nie można teraz oglądać telewizji. Mój syn ma 7 lat. I on to nie raz oglądał. A potem zaczął się budzić w nocy i krzyczeć: Zabijają ludzi, zabijają dzieci. Więc musiałem w domu wprowadzić zasadę, że nikt nie może oglądać dziennika przy dzieciach. To coś okropnego, co oni robią. Pokazują, jak żołnierze zabijają niemowlęta, kobiety w ciąży. Jako działacz i bojownik o wolność, zostałem aresztowany za walkę w oddziałach w Fatahu. I never, ever... Nigdy nie pomyślałem, że mógłbym zabić kobietę albo dziecko. Nawet izraelskie. Nigdy, przenigdy. Mnie się to w głowie nie mieści. Co pan powie o 7 października? 7 października? Powiem pani: sądzimy, że kiedy Hamas wkroczył do żydowskich osiedli, za nimi weszli cywile. Myślę, że cokolwiek by Izraelczycy nie mówili o zabójstwach, jakie tam miały miejsce, to one były dziełem cywilów, którzy przedarli się za Hamasem. To jedno. Druga sprawa to wielka liczba zabitych. Oni mówią o 1400 ofiarach. Widzieliśmy, że całe ulice są spalone. Izraelskie media podawały, że strzelali z izraelskich czołgów i helikopterów, zabijając Izraelczyków. Sami mówili, musieliśmy oczyścić teren, więc zabijali wszystkich po drodze. Ale co pan myśli o akcji Hamasu? Co pan o tym wie? Widzieliśmy w mediach, co mówili uwolnieni zakładnicy, kiedy doszło do zawieszenia broni i wymiany części zakładników. Mówiono, że głupili kobiety, a one powiedziały, jak się z nimi obchodzono. Oczywiście, ja wierzę w pokój. Nie zgadzam się na rozwiązania z użyciem przemocy i karabinów. Oni wybrali swoją ścieżkę, ja wolę współpracę. Wierzę, że musimy żyć obok siebie w pokoju. Ale proszę zobaczyć, co oni robią, co mówi Ben Gwir i Smotrycz. Oni wpychają ludzi w takie sytuacje. Najważniejsze to odzyskać i utrzymać kontrolę na terenie Gaz. Tak. Musimy znaleźć rozwiązanie dla tamtejszej ludności. To jest moralne, racjonalne, spójne i korzystne. Musimy zachęcać ludność Gazy do emigracji. Mówi pani o Hamasie, a ja powiem tak. Jeśli mnie zamkniesz w tym pokoju i powiesz, że nie mogę z niego wyjść przez 15 czy 17 lat, jak myślisz, co zrobię? Oczywiście będę się rozglądał, szukał pod podłogą za ścianą. Będę coś wymyślał, bo nie będę miał tu życia. Oni w gazie nie mają życia. Są otoczeni. Jak trudno im było wyjechać gdzieś na studia. Nie dostaną wizy do was, do Europy. Nie mają przyszłości. Co zrobią ludzie pozbawieni przyszłości i perspektywy? Powiedz: Nie mają nic. Stają się religijni. Nie mają nic. Przez 17 lat byli otoczeni bez żadnej perspektywy na życie. Jak myślisz, co zrobią? Oczywiście muszą wybuchnąć. Wiesz, co się dzieje tu na zachodnim brzegu? Niewiele brakuje do wybuchu, tylko troszkę. Just a bit Jesteśmy o krok od następnej intifady. W latach 90., po porozumieniach w Oslo, jeździliśmy w weekend na plaży do Tel Awiwu. A kiedy znów wybuchł konflikt w 2000 roku, większość ludzi zaangażowała się w walkę zbrojną. Jeśli ludzi przyciśniesz do ściany, wybuchną. Zachodni brzeg jest o krok od wybuchu. Posterunki, blokady, zabójstwa, areszty to, co robią z Palestyńczykami w izraelskich więzieniach to jest bardzo drażliwa kwestia. Są wyroki do żywocia. Jest wiele wyroków ponad 25 lat więzienia. I to jest drażliwy punkt w społeczeństwie palestyńskim. Ludzie dorośleją, próbują urządzać się, znaleźć pracę, zakładać rodziny, ale to wszystko pójdzie na drugi plan. W chwili wybuchu zobaczysz całą złość, jaka narasta, bo tu się nie da normalnie żyć. W Polsce czy Holandii możesz, kładąc się spać, powiedzieć: Jutro zabiorę gdzieś rodzinę. możesz tego zrobić. Tu nie ma mowy. Jutro może znaleźć się w więzieniu albo w trumnie. Zna pani historię z Al-Aqsa? Kiedy chcieli postawić kamery i urządzenia elektroniczne dookoła meczetu na wzgórzu świątynnym, żeby muzułmanie nie mogli wejść bez przeszukania. Zebrali się nasi ludzie, tysiące ludzi w całej Jerozolimy, by demonstrować przeciwko temu wewnątrz Al-Aqsa. What I you, them, Większość z nich nie jest religijna. W ogóle się nie modlą. Co to znaczy? To znaczy, że nie trzeba włazić w nasze święte miejsca i wywoływać tym konflikty. Kiedy doprowadzisz ludzi do czerwonej linii, do granicy, wszyscy się podniosą. Nie tylko bojownicy Hamasu, Fatahu czy OWP. Pan był żołnierzem. Na czym polegał pomysł? Jaka logika z punktu widzenia Hamasu? Zaatakowali, ponieśli wielkie straty, bo prawdopodobnie stracili wielu ludzi. A potem wycofali się do oblężonej gazy, gdzie cała strefa jest jak więzienie, okrążone ze wszystkich stron. Gdzie logika? Logika tu nie działa. Nie tłumaczy tego, co się stało. Musisz zapytać kogoś z Hamasu. Dla mnie oczywiście też nie jest to logiczne. Kroczyć, strzelać, wycofać się, mieć takie straty i poświęcić tylu cywilów, za którymi się schowali. Hamas schował się za cywilami. Głównym celem Hamasu było porwanie żołnierzy jako zakładników, żeby móc ich zamienić za naszych więźniów. Dlaczego trzymają w więzieniach Palestyńczyków od lat 80. Dlaczego? Bez procesu. Bez procesu. trzymając takich więźniów, dajesz argument ludziom religijnym czy fanatycznym do użycia przemocy. To Oni mają rodziny. Kerim Yunis został zwolniony po 40 latach. Na świecie nie ma takich historii. 40 lat w więzieniu? 40 lat od 25 mówisz o pokoju? Marwan Barghouti jest w więzieniu od 42 lat. Miał wyrok 30 kilka, a teraz dodali mu 10. Czy ten facet teraz wierzy w pokój? Czy jest szansa, że go teraz wymienią na zakładników? If the exchange happen, of course, Oczywiście, of the jeśli będzie wymiana jeńców. On jest jednym z najsłynniejszych więźniów palestyńskich. Wierzy pan, że go zwolnią? I believe that, uh, Wierzę, że większość uwolnią. Most of them will be released. Ilu? Najbardziej znanych tych, których Izraelczycy najbardziej nie chcą wypuścić. Ponieważ po sześciu miesiącach wojny nic nie uzyskali. Nie odbili swoich zakładników porwanych do gazy. Jak to ma się skończyć wreszcie? Logiczna byłaby wymiana jeńców. Ale przede wszystkim, dlaczego trzymają palestyńskich więźniów? Po co mają tu posterunki? Co tu gadać cały czas o pokoju, kiedy nie uwolniono więźniów jak Walid Dacca? Wczoraj zmarł po 38 latach więzienia. Wczoraj? Tak, odszedł w więzieniu. Zachorował na raka. Nie wypuścili go, tam odszedł. Aresztowany, gdy miał 23 lata, 38 lat przeżył w więzieniu. Przeżył 61 lat. Całego życia miał wszystkiego 5 lat. Wiesz, co powiedział wczoraj Ben Gwir po jego śmierci? Zgadnij. That he feel sorry, Powiedział, że przeprasza za to, że ten więzień palestyński, Walid Dakka, umarł na skutek choroby, bo powinien zawisnąć na stryczku. Co za człowiek, co za zło. To nas palą, zabijają, strzelają do nas, to my jesteśmy pod okupacją. We have to, to my możemy Wam wybaczać, a nie Wy nam. You are the power. To Wy macie władzę, jesteście okupantami w naszym kraju. Zabijacie mój naród, moje dzieci, rodzinę. To my, to my Wam, a nie Wy nam macie wybaczać. Co z pogrzebem? Allah, Zobaczymy, czy wydadzą Jego ciało. W Izraelu panuje prawo, że trzymają nasze ciała w chłodni, dopóki nie zakończy się okres kary have Jeśli masz wyrok 20-letni, ale umarłeś po 10, musisz spędzić pozostałe 10 lat w lodówce. Nie. Był w szpitalu więziennym. Oczywiście w tak zwanym szpitalu, to po prostu oddział więzienny. I odszedł wczoraj. Oczywiście musiał odejść. Wiesz dlaczego? Bo oni nie dają palestyńskim więźniom jeść. Przez ostatnie 6 miesięcy 14 palestyńskich więźniów zmarło, 8 bitych do śmierci za kratami. Czy ci palestyńscy więźniowie mieli coś wspólnego z 7 października? Oni siedzieli przed 7 października. To się właśnie dzieje, proszę pani. Ta złość, ta nienawiść. 14 Palestyńczyków, a to jest liczba, którą znamy. A ci w gazie, jeśli ich zabiją, wyrzucą ich ciała gdzieś w gazie. Znamy 14 nazwisk 8 bitych amerykańskimi metalowymi pałkami po głowie. Nie pozwalają im na kąpiel. Ledwo ich karmią. Papierosy zabronione, kawa zabroniona. Po 7 października ledwie kilkanaście razy wypuszczono ich na spacernik na pół godziny. Ci ludzie tam w środku mają rodziny, matki, ojców, dzieci. One to widzą. Chcesz je wychowywać na tym wszystkim? Każesz im wierzyć w pokój? Partnerem głównym kanału Zero jest rocketjobs.pl, Twój portal z ofertami pracy. Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje kanału Zero.